Alan Krupa, coraz bardziej rozpoznawalna postać w polskim show-biznesie, i Nikol Pniewska, córka znanego influencera, obchodzili niedawno pierwszą rocznicę swojego związku. Ich relacja, która zaczęła się od wspólnej pasji do muzyki, szybko przekształciła się w coś więcej niż tylko zawodową współpracę. Początkowo, kiedy Alan, znany szerzej jako Enso, zaczął wspierać Nikol w nagraniu jej pierwszego hitu. Mało kto spodziewał się, że między młodymi artystami zaiskrzy. Wkrótce po tym, jak zaczęli pracować razem, okazało się, że łączy ich coś więcej niż tylko muzyka. Alan i Nicole szybko stali się parą i zainicjowali wspólny artystyczny projekt. Ich pierwszy singiel Fake Love, w którym Nicole śpiewa, a Alan rapuje, został uwieczniony również w teledysku, który cieszy się popularnością wśród fanów. Niestety, mimo że para planowała romantyczny wyjazd na rocznicę, nie wszystko poszło zgodnie z planem, gdyż wystąpiły pewne komplikacje. Mimo tych przeszkód, ich związek wydaje się być mocniejszy niż kiedykolwiek. Allan i Nicole, wspierając się wzajemnie w dążeniu do wielkich karier, pokazują, że w świecie show-biznesu można znaleźć nie tylko sukces zawodowy, ale i osobisty. Ich historia to przypomnienie, że wspólne cele i pasje mogą zbliżać ludzi i pomagać im przezwyciężyć różne trudności. Jak myślicie, jakie przyszłe projekty czekają na tę dynamiczną parę w przyszłości? Podzielcie się swoimi przemyśleniami. Alan Krupa, syn znanej diwy Edyty Górniak, dzieląc się szczegółami swojego pierwszego roku w związku z Nikol Pniewską przez media społecznościowe, ujawnił, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Mimo romantycznych chwil, które para chciała spędzić razem, ich rocznicowy wyjazd napotkał przeszkody związane z kłopotami w hotelu. Allan opublikował na swoim profilu zdjęcie, które uchwyciło jeden z poranków spędzonych z Nicole, jednakże doświadczenie w hotelu pozostawiło wiele do życzenia. Od początku hotel starał się nam zepsuć rocznicowy czas, ale im się nie udało. Nie polecam, napisał muzyk, wymieniając nazwę miejsca, które nie spełniło ich oczekiwań. Pomimo tych niedogodności, zdjęcia zamieszczone przez Alanę pokazują, że para nie pozwoliła, aby te przeciwności zepsuły im nastrój. Na fotografiach widać, jak zakochani śmieją się i cieszą każdą chwilą spędzoną razem. Ciekawym aspektem ich relacji jest także to, jak Nicole zdołała zbliżyć się do Edyty Górniak. Okazuje się, że Nicole pełniła rolę mediatora podczas jednej z rodzinnych sprzeczek, co wywarło pozytywne wrażenie na słynnej piosenkarce. Edyta opowiedziała o tym w rozmowie ze światem gwiazd. Miałam troszeczkę kłótnie z Allanem. Zdarza nam się. Proszę sobie wyobrazić, że nie potrafiliśmy dojść do porozumienia i ona, jakby przyjęła rolę takiego mediatora i pogodziła nas szybciej niż my mogliśmy coś sobie wytłumaczyć. Ona posłuchała jednej strony, drugiej, jednemu powiedziała to, drugiemu to. To jest niesamowite, bo tak naprawdę w wieku tych młodych ludzi 19, 20 lat, kto by pomyślał, żeby w ogóle inicjować to, żeby w rodzinie było porozumienie. Także mi bardzo, bardzo zaimponowała. Historia Alane i Nicole, mimo pewnych trudności, zdaje się być przykładem że miłość, wsparcie i umiejętność rozwiązywania konfliktów mogą zdecydowanie zacieśniać więzi, nawet w świetle przeciwności. Jakie są Wasze doświadczenia związane z radzeniem sobie z niespodziewanymi problemami w relacjach? Zachęcam do podzielenia się swoimi historiami.